Witam Was w kolejnym odcinku Studium Ewangelii Jana. Dzisiaj będziemy mieli namaszczenie Jezusa przez Marię w Betanii. Wracamy z powrotem do tej rodziny Marty, Marii i Łazarza. Co tam się będzie działo? Będzie też opisany ciekawy przypadek Judasza, jak on się troszczył o ubogich. To będzie taki właśnie prekursor, można powiedzieć, dzisiejszych biskupów, arcybiskupów, ale i nie tylko, bo mamy też i tych polityków takich medycyną się zajmujących. To tydzień temu o tym było dosyć głośno, także będziemy mieć właśnie taki archetyp takich typów, że tak powiem. Ale to za chwilę. Na początek się pomodlimy. Bartek, ty się zgłosiłeś, proszę. O, Tobie Boże, za każdy dzień ze świadomością odpuszczenia naszych grzechów. Po nawróceniu zaczynamy dostrzegać nasze niewidoczne grzechy, które do tej pory nie widzieliśmy. Dziękujemy Tobie za każdy kolejny dzień ze Słowem Twoim. Prosimy Ciebie o zastosowanie z Niego, żeby mieć w głowie i w sercu Twoje nakazy, żeby stawać się takimi, jakimi chcesz, byśmy byli. Amen. Amen. Dzisiaj, może tak, zanim to co dzisiaj, to za chwilę, przypominamy ostatni nasz fragment. Mieliśmy takie rzut oczu na trzy takie różne grupy. Na początek mieliśmy, pamiętacie, bo w ogóle wcześniej mieliśmy to wskrzeszenie Łazarza, a potem mieliśmy właśnie rzut na takie trzy osoby. Pierwsze to byli ci arcykapłani i faryzeusze, którzy się zebrali, spotkali. Mówiliśmy, że w konflikcie z Jezusem nawet najwięksi wrogowie się sprzymierzają, żeby właśnie go zabić. No i oni tam się naradzają, co tu zrobić, że jak nic nie zrobią, to go zabiją, to wszyscy ludzie od nich do niego odejdą. Że trzeba go zabić. Nie dyskutują, tak jak pamiętacie, mówiliśmy już, w ogóle nie dyskutują z cudem, nie próbują jakoś tego zakłamywać, tylko właśnie kombinują, co tu zrobić z Jezusem. Drugie takie okno, które widzimy, to jest Jezus z uczniami. Gdzieś tam się na pustynię oddala. No i trzeci to jest to ci ludzie, którzy przychodzą przed Paschą, tak? Idzie ta Pascha, zbliża się, oni przychodzą wcześniej, bo tam się muszą oczyścić, to tam parę dni trwa, nie? Także przychodzą przed Paschą, no i też jest dyskusja, czy Jezus przyjdzie, czy nie przyjdzie. Tamci już wydali rozkaz, żeby każdy, kto się o nim dowie, żeby doniósł, bo chcą go zabić. No i teraz mamy 6 dni przed Paschą. Teraz będziemy mieli tą sytuację. Przypominam jeszcze odnośnie Paschy, o tymśmy mówili, bo to jest ważne, ten symbol śmierci Jezusa, zbawczej śmierci Jezusa, właśnie nawiązuje do tego święta, czy bardziej święto nawiązuje, tak powinien powiedzieć, to święto nawiązuje do tego, co się wydarzyło kiedyś, nie, przy wyjściu Żydów z Egiptu, ale w rzeczywistości ono zapowiada, nawiązuje do tego, co się właśnie niedługo wydarzy, czyli zbawczej śmierci Jezusa. Pamiętacie, baranek szedł, anioł śmierci, przez Egipt zabijał wszystkich pierworodnych. Trzeba było zabić baranka, takiego małego, idealnego, wymazać tam krwią drzwi, te oddrzwia, tą framugę. I wtedy ten anioł tego domu nie tykał. No i pamiętacie, czyli to było to pierwsze, ta bezgrzeszna śmierć tego baranka za człowieka, a drugie to był symbol te chleby, nie? Te chleby bez zakwasu, że bez starego kwasu tak szybko wyszli, nie wzięli tych zakwasów i te pierwsze chleby, które robili, takie były niewyrośnięte, nie? Bez kwasu, nie? Także to też był ten symbol później tego święta, to kolejny taki symbol, nie? Właśnie nowego czegoś, nie? Tego nowego chleba, nowego ciała, tego, co śmierć Jezusa nam daje. Także to tytułem przypomnienia o tym, co było. Przeczytamy sobie teraz fragment od 1 do 11. Jakiś podział 1-3 to będą przyjaciele, potem 4-8 złodziej i 9-11 mordercy. Nie? Mamy trzy takie grupy.
Możecie, jak będę czytał, właśnie patrzeć, jakie nastroje, jaka atmosfera panuje w tych trzech fragmentach. Przeczytajmy. A na 6 dni przed Paschą poszedł Jezus do Betanii, gdzie był Łazarz, który umarł, a którego Jezus wzbudził z martwych. Tam więc przygotowali mu wieczerzę, a Marta posługiwała. Łazarz zaś był jednym z tych, którzy z nim siedzieli przy stole. A Maria wzięła funt czystej, bardzo drogiej maści nardowej, namaściła nogi Jezusa i otarła je swoimi włosami, a dom napełnił się wonią maści. A Judasz Iskariot, jeden z uczniów jego, syn Szymona, który miał go wydać, rzekł: czemu nie sprzedano tej wonnej maści za 300 denarów i nie rozdano ubogim? A to rzekł nie dlatego, iż się troszczył o ubogich, lecz ponieważ był złodziejem i mając sakiewkę sprzeniewierzał to, co wkładano. Wtedy rzekł Jezus: zostaw ją. Chowała to na dzień mojego pogrzebu, albowiem ubogich zawsze u siebie mieć będziecie, lecz mnie nie zawsze mieć będziecie. A wielu z ludu żydowskiego dowiedziało się, że tam jest, i przyszli nie tylko dla Jezusa, ale także by zobaczyć Łazarza, którego wzbudził z martwych. A arcykapłani naradzali się, aby i Łazarza zabić, gdyż wielu Żydów z powodu niego odeszło i uwierzyło w Jezusa. Mamy trzy te grupy. Zanim przejdziemy do tam ich analizowania, zobaczcie pierwsze słowa tego fragmentu. Mamy mniej więcej połowę Ewangelii. Nie, no bo ona tam ma 20, chyba jeden rozdziałów, nie? Czyli wychodzi 10,5, tak? A tutaj mamy końcówkę 11, tak jakby. Jesteśmy ciut za połową. Daleko gdzieś przyleciałem. Jesteśmy ciut za połową, a zobaczcie, ile zostało nam dni do opisania. 21. Zostało nam do opisania 6 dni, tak? No potem jeszcze tam jest ten jeden ostatni rozdział, powiedzmy, to się tam już dzieje po zmartwychwstaniu, nie? Jakiś tam czas. Tutaj powiedzmy, że do 20, nie? Czyli zostało nam praktycznie 6 dni akcji, a mamy tam 8-9 rozdziałów, tak? Które się będą tyczyć właśnie tej sytuacji, nie? Wcześniej połowa, troszeczkę więcej, opisywała nam prawie 3 lata, nie? 3 lata publicznej służby Jezusa, jeszcze ten prolog, nie? Wcześniejszy, taka zapowiedź tam, to chyba nie cały był pierwszy rozdział, nie? Tylko tam pierwsze te 18 wersetów. Nie? Teraz widzimy, że ta akcja spowalnia, że teraz się będzie działo coś najważniejszego. Za chwilę się coś wydarzy, dlatego jest to spowolnienie akcji, nie? O tymśmy mówili, ale to przypominam. Pierwsze mamy te trzy wersety o tym, o tej rodzinie, nie? Marta, Maria, Łazarz. Co możemy powiedzieć? Jaka jest atmosfera w tych wersetach? Jak czytaliśmy. Co możemy powiedzieć, jak czytacie, jakieś tam uczucia, czy jakie macie odczucia, jak czytacie ten fragment? Jaka to jest atmosfera? Jakaś biesiadna. Jakaś biesiadna, nie? Przyjazna, przyjacielska taka, nie? Siedzą tam przy stole, ta posługuje, jest trochę też podniosła, nie? No bo ona tam wylewa tą maść, taki spokój tam jest, nie? Można by tak powiedzieć. Dopiero potem się to zmienia, jak się zmienia wątek na tego Judasza. Mamy Jezusa, Łazarza, Martę i Marię, nie? 4 osoby, no w rzeczywistości oprócz Jezusa 3, nie? Co każda z nich robi, możemy zobaczyć. Marta posługiwała, nie? Czyli aprowizacja, jakieś jedzenie, nie? Tam pewnie donosi, przynosi brudne talerze. Coś tam, nie? Krząta się. Łazarz siedzi, zabawia gości, nie? No bo siedzi przy stole, oni też tam przyszli, później czytamy, nie? Że przychodzą, żeby go zobaczyć. Maria wylewa tą maść, nie? Tą wonię, jakiś taki olej, nie? Jakieś kadzidło takie oddaje w ten sposób też cześć Jezusowi, nie? Mamy 3 osoby. Zobaczcie, kto jest najszczególniej opisany w tym fragmencie z tych 3, co wymieniłem. Maria, nie? Ona jest opisana najbardziej, nie? Najbardziej szczegółowo. Dlaczego? Ona jako jedyna okazuje tą cześć.
robi coś niezwykłego, nie? Wcześniej pamiętacie tam z Łukasza 10:41, jak jest o tej Marcie. Myśmy o niej mówili ostatnio, nie? Że tam ona była taka bardziej przyziemna. Jezus jej odpowiada: Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczesz o wiele rzeczy, niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie odjęta, nie? To jest wtedy, bo tam z kolei Marta przyszła do Jezusa z pretensjami, że nie ochrzania Marii, że ona siedzi i słucha, nie? I pomaga tam w ogarnianiu sytuacji, nie? Ludzi, jedzenia jakiegoś, nie wiem czego tam, nie? Napojów jakiś pewnie. Tutaj mamy, no, mamy trójka tego rodzeństwa, nie? Marta z Łazarzem są skrótowo opisani. Maria jest, no, całkowicie, znaczy dużo jest przygotowane, powiedziane o niej. Robi coś naprawdę niezwykłego, nie? No bo i Marta, i Łazarz, no, robią takie klasyczne rzeczy, które trzeba by pewnie w tamtej sytuacji zrobić. Zobaczcie, a Maria robi coś niezwykłego, nie? Wylewa tą drogą maść. Tam gdzieś to jest taki mniej więcej roczna pensja robotnika, nie? Czyli gdzieś to będzie 20, może 30 tysięcy złotych na dzisiaj, nie? W Polsce może więcej, to tam to chyba takiego niewykwalifikowanego jakoś tam bardzo, nie? Czyli tak mniej więcej to są takie pieniądze dosyć duże, nie? No bo jedna rzecz, wiecie, tyle warta, nie? No to robi wrażenie, nie? Czyli coś naprawdę drogiego, drogocennego. Wylewa, ociera, nie? Ociera włosami, nogi, tak? Cały dom napełnia się tą wonią, nie? No bo tutaj mamy tą taką maść właśnie jak takie kadzidło trochę, nie? No i zobaczcie jeszcze, co Jezus mówi o tym. Chowała to na dzień mojego pogrzebu, nie? Mówi w 7 wersecie, że ona zrobiła, normalnie się namaszczało ciało po śmierci, nie? Ona robi to przed, nie? Zobaczcie, prawdopodobnie ona rozpoznała, znaczy bezprawdopodobnie rozpoznała moment, nie? Ona rozpoznała, że widzą się pewnie ostatni raz, nie? Że ostatni raz mają taką wspólną tą wieczerzę. Tutaj jeszcze jest w miarę spokojnie, nie? Jeszcze, no bo tutaj nie ma żadnego atmosfery takiej jeszcze wrogiej, że tam ich jeszcze nie szukają, nie? I ona to namaszczenie, to oddanie chwały Bogu robi właśnie tutaj, nie? Sama wybiera ten moment, nie? No bo mówimy, tamte osoby robią to, co trzeba by zwykle robić, co każdy pewnie by z nas tam robił, nie? Ta roznosi to jedzenie, ten tam siedzi, gada, nie? To takie klasyczne czynności. A Maria rozpoznaje właściwy moment, nie? I robi to ostatnie pożegnanie Jezusa, taki symbol, nie? Coś, co właśnie trzymała po śmierci, nie? Żeby normalnie się wtedy balsamowało ciała. No to ona uznała, że lepiej to zrobić przed, nie? Żeby oddać chwałę Jezusowi, nie? Zobaczcie, to z zastosowań jeszcze właśnie z takiego, z obserwacji, ta kobieta, która mówiliśmy, że wcześniej jest taka duchowa, że tam Jezus z nią wcześniej tam tylko płacze, nie, w tym pocieszaniu, wtedy rozpoznała Jezusa i rzuciła wszystko i siadła i go słuchała, tam w tym fragmencie z Łukasza, z tego 10 rozdziału, jak tam czytaliśmy, co Marta przychodzi z pretensjami, a tutaj, nie, rozpoznaje tą sytuację, nie, czy ma jakieś takie przeczucie, no mówię, rozpoznaje w sensie, że widzimy to po owocach, nie, czy ona tam, wiecie, była pewna i świadoma, że już Jezusa więcej nigdy nie zobaczy, czy zaraz zostanie zabity tutaj na ziemi, no to tego pewności nie mamy, nie? No ale widać, że robi to właśnie, rozpoznaje w sposób właściwy to, co się tu dzieje, nie? Że to jest takie ostatnie pewnie to spotkanie biesiadne, nie mówię, bo zaraz będzie ostatnia wieczerza, ale mówię tu z nimi, nie? Z tą rodziną z tej Betanii, nie? Ostatnie takie pożegnanie. Nie robi tego po śmierci, tylko robi tego to za życia, nie? Także zastosowanie już tutaj z tej obserwacji, no i tu Jezus ją chwali, nie? Bo tutaj nie, bo tam zaraz przejdziemy do tego Judasza, który tam wyskakuje z pretensjami. Jezus tutaj ją broni, chwali, pokazuje, że słusznie zrobiła, nie? Chowała to na mój pogrzeb, mówi, nie? Zostaw ją. No i potem jeszcze za chwilę, znaczy zaraz będzie mówić, co mówi jeszcze, nie? Czyli
jakby pochwala, docenia to, co ona zrobiła, może tak, nie? Że ona właśnie, to spalanie kadzideł, te kadzidła to było coś, co, nie, czy takie zapachy, jakieś olejki zapachowe, sposób oddawania chwały Bogu, nie? I ona tutaj właśnie w tym momencie to robi, nie? Zastosowanie dla nas, żeby być wrażliwym, jakby umieć rozpoznać chwilę, nie? Że nie zawsze musimy robić zawsze to samo, nie? Że gdy trzeba, to trzeba odłożyć jakieś obowiązki, wiecie, towarzyskie, różne inne powinności, by na przykład chwalić Boga, modlić się, jakoś coś innego zrobić, nie? Że musimy być tacy wrażliwi na sytuację, nie? Zawsze tak samo i wiecie, według jakichś tam utartych schematów. Tylko tu mamy tą Marię, przykład osoby gdzieś tam takiej niezwykłej, nie? Która właśnie coś niezwykłego zrobiła, wiecie, dziwnego takiego, że ci ludzie to się pukają w głowę, ten Judasz, nie? Z innych tam motywacji, nie? On akurat, ale inni pewnie też się dziwią, nie? Że tutaj, wiecie, taka wielka kasa i rozlana, nie? Ktoś pewnie pomyśli, zmarnowana, ktoś mógłby też tak powiedzieć. Ona się w ogóle tym nie przejęła, nie? Tam nie pytała pewnie o zdanie czy coś, tylko ona chciała to zrobić dla Jezusa, trzymała to na jego pogrzeb, zrobiła to teraz, nie? Wyczuła ten moment, tą chwilę, no i mamy przykład, wiecie, opisany w Biblii, do dzisiaj ją 2000 lat minęło i możemy o ten czytać właśnie jako przykład takiej osoby, która wyczuła odpowiednio moment, chwilę, nie? I oddała Bogu chwałę w sposób niezwykły, w chwili też niezwykłej, którą większość ludzi pewnie nie myślała, że jest jakąś niezwykłą chwilą, bo może myśleli, że wiecie, takich imprez będzie jeszcze dziesiątki, nie? Że sobie razem będą siedzieć, nie? Oddaje cześć, żegna się, można tak powiedzieć, nie? O tej Marii. Także to zastosowanie na tą wrażliwość na chwilę, na moment. Następnie od czwartego wersetu wchodzi na scenę Judasz. Nie? Judasz wyskakuje i co mówi? Nie? Mówi, co o nim możemy najpierw, jak jest opisany, zobaczcie, co jest o nim opisane. Jest krótko scharakteryzowana ta postać. Złodziej, ale to jest dopiero na koniec. Pierwsza cecha jest uczeń jego, nie? Czyli uczeń, jeden z uczniów Jezusa, ten, który z nim chodzi. Jest syn tego i tego, Szymona, nie? Czyli rodzina. Jest powiedziane, że miał go wydać. No i gdzieś tam pod koniec jeszcze, znaczy on tam wyskakuje z tym swoim tekstem, zaraz powiemy i potem mówimy, nie? Jest właśnie to, co Andrzej powiedział, że jest złodziejem, nie? Jego prawdziwe motywacje. My te motywacje znamy, ale zobaczmy, co on mówi. Jak myślicie, co chciał osiągnąć przez tą wypowiedź? Bo on tu mówi, czego nie sprzedano tej wonnej maści za 300 denarów, nie rozdano jej ubogim. Po co on to mówi, jak myślicie? Żeby wywołać taki większy zamęt, taki większy rozgłos, żeby to miało. Takie uderzenie w uczucia. No, ale żeby co miało? Żeby co miało większy rozgłos? No bo rozumiem, on nie pochwala tego, co ta Maria zrobiła, nie? Andrzej mówi, że chce się pokazać, że tak dba o biednych, nie? Że tak mu zależy. Nie? Też bym w tą stronę właśnie poszedł, że on tutaj taki jest, taki, wiecie, taki wrażliwy na tych ubogich, tak z każdej rzeczy by im tam chciał dopomóc. Nie? No tak chce siebie pokazać, nie? No bo on tutaj tak mówi, mamy jego prawdziwe motywacje, no mamy to, co mówi. Nie? Czyli to chce się pokazać. Nie, to chcę pokazać. Prawdziwe motywacje, jest złodziejem, trzyma kiesę, nie? I podkrada z tego, nie? Czyli wie, jakby wiecie, dostał te 20 czy 30 tysięcy, no to jakoś to wiecie, to tak jak PiS, część mu musiał rozdać, nie? No bo żeby nie było, że nic, że wszystko rozkradli, no ale część tam gdzieś tam by dla siebie przygłuszył, nie? To jest pewne, no bo jest tu złodziejem, miał tu sakiewkę, czyli gdzieś tam podkradał, nie? No bo oni zbierali, pewnie ludzie wpłacali właśnie, jacyś bogatsi na tych biednych, nie? Jakoś mieli, widać, że ci, że wiecie, że uczniowie mieli, to zresztąśmy mówili, pamiętacie, jak było tam rozmnożenie chleba tam na tej górze, nie? Gdzieś tam w Galilei, no to oni jakoś tam kasę mieli, też wtedy przeliczali, pamiętacie, tam ile mogą z tego kupić, to też była jakaś taka podobna kwota, nie? Już też pamiętam, że to było tam kilkadziesiąt tysięcy złotych. Mówię tam teraz o tym piątym chyba rozdziale. Piątym?
szóstym, nakarmieniu 5000. Nie? Czyli gdzieś Jezus z uczniami jakąś gotówką zawsze dysponował, nie? Właśnie na takie, na różne potrzeby i aprowizacyjne, i tutaj dla ubogich, nie? No bo oni im pomagali, nie? Czyli jakąś kasę mieli, on se zawsze tam podbierał, był złodziejem. To też, pamiętajcie, będzie nam potrzebne za tydzień, właśnie ta obserwacja, bo tam będzie, jak będzie ta wieczerza ostatnia, to tam będzie, że diabeł wszedł chyba w niego i poszedł, nie? Tak, to jest 13:27, a zaraz potem wszedł w niego szatan, rzekł więc do niego Jezus, czyń zaraz, co masz czynić, no i potem on wychodzi. On więc wziąwszy kawałek chleba, to jeszcze, no, i wychodzi. Nie? Czyli tam jest, że szatan tak wszedł, no to ktoś by mógł myśleć, ostatnio też chyba była jakaś tam dyskusja gdzieś przy okazji Ewangelii Mateusza, pamiętacie, jeszcze na koniec studium, nie? Że czy ten Judasz, no to taki właśnie niewinny i on tak sobie Bóg wybrał go, żeby go on zdradził i on tak, wiecie, musiał to zrobić, no bo ktoś musiał zdradzić Jezusa i tak dalej. Nie? Tutaj widzimy, że nie, że on wybrał zło całkowicie z takich przyczyn przyziemnych, podkradał wcześniej i jakby, to jeszcze powiemy sobie na koniec, nie, zastosowań, jak widzimy, że jak zło rodzi zło, jak grzech rodzi grzech, nie? Że grzech nigdy nie jest takim wyborem, że od raz grzeszę, ale dobra, ale resztę rzeczy to będę robił dobrze, tylko tutaj w jednym tym miejscu to sobie tam pozwolę, nie, i sobie zgrzeszę. Dobrze wiemy, że to tak nie działa. Nie? Że grzech rodzi grzech, zaraz potem mamy jeszcze pokusę, żeby zrobić to, tamto i tamto i nagle już chcemy z jednego grzechu zaraz potem zrobić ich tam kilka jakieś, nie? I większe i coraz trudniej z tej drogi zawrócić. Tutaj widzimy tego człowieka, który na początku gdzieś tam podkradał, a potem wydał Boga, nie? Wydał Boga, swojego największego dobrodzieja, mistrza, tak? To tam wiemy, chodził z nim 3 lata, wiecie, przyjaciela też pewnie, a wydał go na śmierć za te 30 srebrników, nie? A wcześniej zaczęło się od tego, że, znaczy od czego się zaczęło, to tam nie wiemy, ale tutaj wiemy, że jednym z tych stadiów tego jego upadku to było podkradanie, wiecie, z sakiewki, nie? Tak, że był jakimś takim złodziejaszkiem. Zobacz, możemy sobie teraz w grupach porozmawiać, nie? No bo mamy tego człowieka ze wspaniałymi, wiecie, tutaj tekstami na ustach, nie, żeby tu rozdawać ubogim, a wiemy, jaki jest naprawdę. I będziemy mieli 2 pytania. Po pierwsze, w dzisiejszych czasach mamy przeróżnych takich właśnie zbieraczy na ubogich, nie? Mamy tych od tych serduszek, też tam później wychodzi, ile oni tam wydają, wiecie, na utrzymanie swojej rodziny i tak dalej, że to nie jest tak wcale, że te wszystkie pieniądze to tak trafiają tam do tych szpitali. To mamy jeden przypadek, drugi mieliśmy, tak jak mówiliśmy tydzień temu, jak tam młode wilki z PiS-u lubuskiego otwierały firmę, która tam ulecza tymi komórkami macierzystymi, zbierali tam pieniążki na właśnie na jakieś tam leczenie w Meksyku. Oczywiście ludziom o Meksyku nie wspominali, nic z tego nie wyszło, ale pieniądze ci ludzie potracili. Co czujecie, nie? Co czujecie? Także pytanie, mówię, naświetlam jaki kontekst do pytania, w grupach sobie odpowiemy. Co czujecie, jak właśnie o takich przypadkach się dowiadujecie? To będzie jakby z jednej beczki pytanie. A drugie to będzie o reakcji Jezusa. Dlaczego Jezus jakoś go nie przycina, wiecie, nie, taki sposób nie demaskuje tych jego motywacji, tylko odpowiada inaczej, nie? I możecie się zastanowić, jak właśnie, dlaczego Jezus nie robi tego, co by nam się wydawało, nie? Że nie mówi prawdy, ale nie mówi właśnie tej prawdy, że jest złodziejem w tym momencie, a mówi coś innego. Nie? Dlaczego tak Jezus zrobił, jak wam się wydaje? Czyli pierwsza sprawa o tych różnych fałszywych zbieraczy. A pierwsze pytanie. Drugie, dlaczego Jezus nie zdemaskował go, że jest złodziejem, tylko właśnie wykorzystuje to do czegoś innego? Dlaczego mówi te inne słowa? Także dzielimy się teraz na grupy i wracamy za chwilę. Wracamy po przerwie. Oddaję wam głos. Jakie macie uczucia, jak usłyszycie właśnie o takich
ludziach, którzy oszukują właśnie, czy zbierają pieniądze na ubogich, czy na chorych. I druga sprawa, dlaczego Jezus i nie zdemaskował tego Judasza, tylko mówi co innego. W naszej grupie doszliśmy do wniosku, że właściwie jeśli chodzi o pierwsze pytanie, to chodzi głównie o to, że to są ludzie, którzy kierują się taką obłudą i oszukują innych ludzi, zbierając pewne datki na chorych, cierpiących i tak dalej. Natomiast to się przekłada automatycznie później na pewne niedowierzanie, pewny brak zaufania w stosunku do osób, które faktycznie by chciały pokierować pewne finanse w kierunku osób potrzebujących, bo tak naprawdę nie wiadomo, jaka jest redystrybucja tych środków. Natomiast jeśli chodzi o drugie pytanie, to dlaczego Jezus nie zdemaskował? Nam się wydawało, że to akurat jest było mniej ważne w tym momencie, że Judasz jest jakiś tam złodziejaszkiem. Natomiast wydaje nam się, że bardziej chodziło o to, aby że Jezus wykorzystał tą sytuację, żeby pokazać, że Bogu należy oddawać cześć. A Maria wykonała taki gest, który no, w zasadzie to przedstawiał. Takie myśli mieliśmy. Dzięki. Ogólnie się zgadzamy z tym, że jeszcze jeżeli chodzi o drugie pytanie, to jeszcze nie nadszedł czas, żeby się wypełniły proroctwa. Judasz musiał mieć możliwość zdradzenia. A co do tych ludzi, to takie najgorszy rodzaj przestępstwa, jak się okrada kogoś, kto nie ma żadnej szansy na obronę, takich skrzywdzonych ludzi postawionych pod ścianą i żerowanie na tej krzywdzie ich i zarabianie, to taki najgorszy rodzaj. Tak, też miałem właśnie takie myśli, że to no wiadomo, przed Bogiem każdy grzech jest taki sam, nie? No ale gdzieś tam w tym naszym ludzkim odbieraniu, no to te grzechy różne gdzieś tam różnie odbieramy. No i też złodziejstwo, nie? Też jest różne, nie? No bo pewnie każde, może nie każde, nie? No bo tam jak gdzieś tam jakiś by, powiedzmy, okupanta okradać, no to może byśmy uznali, że to coś dobrego. Gdzieś tam, nie? Jakichś tam Niemców, powiedzmy, podczas wojny. No ale tak, w większości, powiedzmy, przypadków, no to złodziejstwo jest złodziejstwem. Ale też na przykład mi się kojarzy, na przykład gdzieś tam jak w jakichś starych westernach na przykład i są tam jacyś tam właśnie bandyci, no i tam odrabiają te banki, no ale na przykład mówią, że tylko te, które są ubezpieczone, żeby tam ci ludzie gdzieś tam właśnie nie stracili, nie, tylko jakiś tam ubezpieczyciel, nie, no to powiedzmy, a tutaj powiedzmy to jest jakoś mniej obrzydliwe niż tutaj właśnie taki typ, który sprzeniebierza, okrada ludzi tych, którzy dali pieniądze, nie? Okrada też tym, którym ma to zostać rozdane, nie? Czy tak jak mieliśmy właśnie, mówi tydzień temu, gdzieś tam rodziców chorych, dzieci okradają, nie? To już jest taki naprawdę niezłe obrzydlistwo. Odnośnie Jezusa i tego, co, dlaczego tego nie zrobił, ja też tak myślę, że Jezus nie chciał psuć chwili, nie? Że chwila jest doniosła. Nie? Myśmy o tym powiedzieli, że właśnie Maria ją jakby rozpoznała, nie? Że oddała mu chwałę Bogu w taki sposób niezwykły. No i teraz gdyby Jezus rozpoczął, wiecie, mówić, ty jesteś złodziejem, tamten by na pewno zaprzeczał, wybuchłaby awantura, nie? To by całkowicie popsuło wrażenia i z tej ostatniej ich prawdopodobnie ostatniego spotkania, nie? I tych ludzi, którzy przyszli, nie? Bo tu przyszło wielu też przecież Żydów właśnie, żeby zobaczyć Łazarza, nie? Że też uwierzyło w Jezusa później, nie? Uwierzyło w Jezusa, mamy ten 11 werset, nie? Czyli taka awantura w tym momencie popsułaby ten efekt, popsułaby tą chwilę, popsułaby pewnie dobro, które wypłynęło z tej sytuacji, też z tego cudu wcześniej wskrzeszenia Łazarza, a o Szymonie, znaczy o tym, źle mówię, nie Szymonie, tylko Judaszu, synu Szymona, ta prawda wyjdzie, nie? Ona wyjdzie, się ujawni,
Jezus to wiedział za chwilę, za jakiś czas wyjdzie, wszyscy o tym będą wiedzieć, jak skończył też obrzydliwie, to wszyscy o tym będą wiedzieli, także to jakby ucieknie, a Jezus wykorzystuje, zobaczcie, tą sytuację do czegoś innego, nie? Bo też Jezus jakoś tam, wiecie, nie przymyka oka, nie przymyka oka na to, co ten Judasz, na ten fałsz, na to takie fałszywą jakąś narrację, którą on wprowadza, nie zmilczał tego, ale co robi, nie? No mówi, zostaw ją, najpierw mówi, że zrobiła coś dobrego, że chowała na dzień pogrzebu, nie? Mówi. I zobaczcie, co Jezus mówi. Jaką hierarchię pokazuje Judasz? Jakbyśmy to mogli w skrócie opisać. Najpierw ubodzy, potem Bóg. Nie? Że tutaj ważniejsze są te potrzeby ubogich niż oddania chwały Bogu. Nie? Tak mówi Judasz. Nie? Mówi przy... parafrazując to, co on mówi, nie? No bo on się chce pokazać na tych ubogich, nie? Bo tutaj ona oddała chwałę Jezusowi wylaniem tej maści, no i on mówi, że no tutaj to źle zrobiła, no bo by ilu tutaj, wiecie, tych ubogich można by nakarmić za te pieniądze, nie? Czyli on pokazuje taką hierarchię wartości: ubodzy, potem Bóg, nie? A zobaczcie, jaką hierarchię pokazuje Jezus. Nie? Wykorzystuje tą sytuację, co ten człowiek powiedział, nie? I pokazuje hierarchię: Bóg na pierwszym miejscu, a potem inne sprawy. Nie? Mówi, ubogich zawsze mieć będziecie, nie? Lecz mnie nie zawsze mieć będziecie. Nie? Że on jest tutaj na chwilę, on jest najważniejszy, a nie ci ubodzy. Nie? Że ci ubodzy zawsze będą, to też jest dla nas... zaraz o tym więcej powiemy, nie? Ten problem jest zawsze. To nam nie mówi oczywiście, że nie mamy wzruszyć ramionami i nic z tym nie robić, nie pomagać, nie? Ale to jest, tu Jezus mówi, że ten problem będzie zawsze, czyli nie da się go nigdy uleczyć, nie? No bo nie da się, wiecie, tak jakby chcieli socjaliści zrobić różni na przykład z PiS-u, żeby tam te przeróżne poddodatki pododawać i żeby wszyscy mieli tak samo, nie? Czy żeby nie było w ogóle tam ubogich, nie? Takie plany, jak miał socjalizm jakiś tam w założeniu. Jezus mówi, że to jest fałszywa wizja, nie? Mówi, ubogich zawsze mieć będziecie. Czyli jakbyście się nie napieli, jakby świat się, wiecie, nie, jakby się świat nie zmienił, jakoś zautomatyzował, jakby nie poszedł do przodu, wiecie, rolnictwo i tak dalej, ubogich zawsze mieć będziecie. Tak Jezus mówi. Czyli ten problem to nie jest problem, nad którym trzeba koncentrować swoje życie, nie? Że on zawsze będzie. Nie da się go nigdy rozwiązać, nie? To jest dla nas też ważne właśnie, znaczy przechodzę do zastosowań, jeśli chodzi o rozpoznanie właściwych motywacji, nie? No bo tu mamy motywację właśnie tego Judasza, którą on przedstawia, może motywację to ma inną, ale hierarchię wartości, którą on przedstawia, ubodzy, potem Jezus, nie? Jezus mówi, to jest zła hierarchia wartości, najpierw Jezus, potem wszystkie inne sprawy, nie? A są takie nurty chrześcijan, są takie ruchy i to przeróżnych kościołach. Na przykład tutaj mam Rick Warren, nie? Taki amerykański duchowny. Nie? Pomysł na przykład, to szczególnie w Ameryce było kiedyś modne, nie? Jak wiecie, tam już było naprawdę, te kościoły były bogate, chrześcijaństwo się dobrze miało w tych Stanach Zjednoczonych. No to oni wymyślali przeróżne tak, co robić, nie? Co gdzieś tam indziej robić. No inni wysyłali misje, ewangelizowali przeróżne inne kraje. No a ten wymyślił, że będą budować w Sudanie właśnie studnie, nie? Z innymi religiami, nie? To możemy... Mamy przykład właśnie takiego podejścia, że chrześcijanie się skupiają jakby na rzeczy może nie nieważnej, nie? No bo ważnej, ale... gdzieś tam marginalne, jeśli ją porównamy ze znaczeniem i z tym, co mogą jedynie chrześcijanie zrobić, nie? Czyli głosić, tylko oni mogą głosić Ewangelię niezbawionym ludziom niewierzącym, nie? Studnie mogą sobie ci ludzie czy zbudować sami, czy ktoś tam inny, nie? Czy na przykład tak jak... W ogóle to jest dosyć taka popularna teza, nie? Że chrześcijanie... ludzie Boży powinni robić dobre rzeczy, nie? Dla innych, nie? Że powinni
w swoim życiu robić dobrze, nie? I dobrze dla innych, czy dobrze postępować, bardziej dobrze dla innych. I w tym rozumieniu dobrze, to nie jest to rozumienie dobrze, co Jezus, jak go pytają, co mamy zrobić, aby pełnić te dobre uczynki, i mówi, żeby macie uwierzyć we mnie, tylko dobrze w rozumieniu takim, żeby właśnie, nie wiem, pomagać ubogim, organizować jakieś zbiórki, co tam jeszcze robić, przyjmować jakichś tam imigrantów gdzieś tam, nie? Jakieś robić apele, świetlice, coś tam, nie? Tego typu rzeczy taki przeciętny człowiek rozumie za tym, że dobrze, ten człowiek dobrze postępuje. Teraz ludzie często też się tak właśnie chwalą, nie? Na co tam nie przeznaczyli pieniędzy, na jakiej tam zbiórce, nie? To jest tak jakby w modzie, tak, nie? W trendzie, nie? I dużo ludzi myśli właśnie, że chrześcijanie czy ludzie Boży, no to powinni głównie się na tym skupiać, nie? Ja nie mówię, żeby tego w ogóle nie robić, nie pomagać, bo przecież w Biblii mamy bardzo dużo fragmentów, jest czy w Dziejach Apostolskich, czy w przypowieściach Salomona, nie? Żeby właśnie pomagać, że jak ktoś cię prosi, już tam teraz nie pamiętam o co, ale żeby daj mu cały płaszcz, nie? Żeby właśnie nie uciekać od tego, nie odkładać, jak można pomóc, nie odmawiać. Nie o tym mówię, ale mówię o tym, że to nie jest, nie powinna być główna misja chrześcijan, nie? Czy kościołów, czy w ogóle chrześcijan, pomoc ubogim, nie? To jest ważne, to powinna być jedna z wielu misji, którą Kościół realizuje, ale nie najważniejsza, nie? Bo najważniejsza to jest właśnie oddawanie chwały Bogu i ewangelizacja, nie? Robienie tego, do czego nikt inny za nas nie może zrobić. Mówię inny, jeśli chodzi o chrześcijan i niechrześcijan, nie? Że niechrześcijanie nie powiedzą Ewangelii innym ludziom, nie? Mogą ją przedstawić, nie? Ale nie pokazują na przykład Kościoła, nie? Tego, jak ten człowiek powinien potem wzrastać, nie? Także to też przecież papież Franciszek, to on właśnie się na tym skupia, nie? Jaki to on właśnie ubogi, jak to na bosaka, jak to tam, wiecie, nie mieszka w tym głównym pałacu, już tam nie znam tych nazw, tylko u tych jakichś tam sióstr, nie? Jak to jest właśnie on taki do ludu, do ubogich, żeby pomagać, nie? Jaki to dobry papież, nie? Także to na ludzi widać działa, ale tu mamy pokazane, co Jezus o tym sądzi, nie? Ubogich zawsze mieć będziecie, lecz mnie nie zawsze mieć będziecie. Tak Jezus odpowiada. Już nie wchodząc, już wiecie, nie mówię teraz o wchodzeniu w motywację i w rzeczywistość, czy ta pomoc jest rzeczywiście tam gdzieś tam do tego Sudanu wysyłana, czy gdzieś tam połowę ukradną, nie? To już nie wchodząc, abstrahując w ogóle od tego, nie? Od tego właśnie, czy to, co jest zebrane gdzieś tam do tych ubogich, biednych, potrzebujących trafia, czy nie, to tutaj mamy, Jezus się w ogóle rozprawia z taką hierarchią wartości, z tą ideologią, że to najważniejsze to jest pomagać ubogim i na tym się powinniśmy skupiać, nie? Tu Jezus mówi nie. Po pierwsze, mnie nie zawsze mieć będziecie, nie? Czyli na mnie się powinniście skupiać, na oddawanie mi chwały, i ta Maria dobrze zrobiła, nie? No bo właśnie on pokazuje, Jezus pokazuje, że ona dobrze zrobiła, nie? Że wylała tą wielką maść, ktoś by powiedział, że zmarnowała, nie? W sensie zmarnowała, że nie przekazała na tych ubogich, a ona tą maścią oddała chwałę Bogu, nie? Zrobiła coś, co przeszło do historii, pewnie jedyna w tamtym czasie. Wiecie, że Jezus raz został namaszczony taką właśnie maścią tutaj na ziemi, właśnie przez tą kobietę, nie? Także coś niezwykłego zrobiła, zapisała się tym, wiecie, w annałach całej historii, w Biblii czytamy o tym 2000, tak jak mówiłem, lat później, nie? Czyli można by powiedzieć, że właśnie jest tym przykładem, nie? Że nie, że zmarnowała te 20 czy 30 wtedy tysięcy złotych, nie? Tylko właśnie ona, tylko ona w tamtym czasie rozpoznała chwilę i uczciła Jezusa w ten sposób, nie? Tak na to trzeba spojrzeć, nie? Także tyle może o tym Judaszu. Teraz na koniec o tych mordercach, zobaczcie, no oni chcą zabić, ale zobaczcie, możemy sobie, widać jak ważny jest ten cud, nie, z Łazarzem, bo już chcą zabić też Łazarza. Możemy sobie porównać werset ten poprzedni 10:50, jak tamten mówi, zobaczcie, i nie myślcie, że lepiej jest dla nas, żeby jeden człowiek umarł za lud, niż żeby wszystek ten lud zginął, nie, czyli tam mówi o zabiciu jednego. A tu już zobaczcie, nagle się robi dwóch, nie? Bo już chcą też Łazarza zabić, nie? Naradzali się, aby i Łazarza zabić. Już jest i dwóch. Pewnie będzie, bo później wiemy, że nie pewnie, bo chciałem powiedzieć, że pewnie będzie i trzech, tylko wiemy, że nie skończyło się
na dwóch, trzech, tylko na tysiącach chrześcijan, które zabijali. W Biblii mamy na przykład Szczepana, przecież później niewiele stron dalej zabitego. Wiemy też i o innych, o apostołach, nie? Pozabijanych. Mówi się nawet z historii, że wszyscy zginęli właśnie za Ewangelię. Umarli nie taką śmiercią naturalną. Także widać, że im nie chodzi wcale o dobro tych ludzi, o tymśmy mówili, nie? Że nie chodzi im o dobro ludzi, o Boga, tylko o swoje stołki, ale zobaczcie, jak są w stanie, czy zgadzają się, żeby zabić jednego w imię utrzymania tych swoich posad, to nie mają później problemu, że zabić i kolejnego i tak dalej. Nie? Tu nie jest tak, że dobra, to zabijmy tylko jednego i będzie spokój, tylko już teraz i Łazarz jest niebezpieczny, to i jego chcą zabić. Możemy sobie na koniec jeszcze, no bo tutaj zobaczcie, jeszcze końcówka jest ważna. Gdyż wielu Żydów z powodu niego odeszło i uwierzyło w Jezusa. W jakim sensie odeszło? Jak myślicie, o co tu chodzi z jakimś odejściem? Skąd odeszło? Tego wyznania mojżeszowego. Tak, nie? To nie jest, że odeszli gdzieś tam, wiecie, z Jerozolimy i poszli gdzieś tam do tej Betanii, no bo to nie o to chodzi, nie? Tylko odeszło od tego właśnie żydowskiego systemu. A pamiętacie, rozmawialiśmy o tym przy okazji tego uzdrowionego, szukam tego, jak tam było, jak się ci rodzice bali, o, mam 9:22, albowiem Żydzi już postanowili między sobą wyłączyć z synagogi każdego, kto wyzna, że on jest Chrystusem. Nie? Czyli wyłączyć z synagogi, mówiliśmy, to jest w tamtym systemie bardzo poważna konsekwencja. Nie? Bo to była konsekwencja społeczna, ale w rzeczywistości to nie tak, że tylko dobra, to znajomi już się nie będą do mnie odzywać, tylko często i rodziny, i pracę tracili, wiecie, jeśli nie mieli jakieś, albo nawet jak mieli jakiś swój interes, w sensie swoje rzemiosło, no to ludzie od nich mogli nie kupować i tak dalej, także całym życiem ryzykowali i to nie tylko takim życiem, że się będą musieli przenieść, tylko życiem w sensie życia i śmierci ryzykowali właśnie odchodząc z tamtego systemu. A tutaj mamy już wielu Żydów, nie? Czyli mamy skutek pozytywny tych cudów, mówiliśmy o tej takiej kaskadzie, nie? Że te cudy są coraz jakby większe, ostatni właśnie to wskrzeszenie Łazarza, potem następny to będzie zmartwychwstanie Jezusa, nie? Już ten największy, najwspanialszy. No i mamy, coraz więcej ludzi uwierzyło w Niego, nie? Bo wcześniej mieliśmy też, że wielu, po tamtym pierwszym uzdrowionym, jak on był ślepy chyba, tak? Ślepy od urodzenia, po nim mamy, że wiele uwierzyło w Niego. Mamy kolejny cud, znowu tak samo wielu uwierzyło w Jezusa, nie? To jest ważne, bo teraz, jeszcze w Polsce jeszcze jest, powiedzmy w tym kontekście, co zaraz powiem, mamy dosyć dobrze, ale już w wielu społeczeństwach, zresztą i myślę też w Polsce, w takich środowiskach bardziej świeckich, to już też tak jest, że odejście do Jezusa może się nie wiązać z wielkimi konsekwencjami społecznymi. Nie, jeśli jak ktoś żyje w małej miejscowości, na wsi, no to jeszcze tak, nie, że przestał chodzić do kościoła, to jest wielka afera. Ale w mieście to już tak niekoniecznie, nie? Szczególnie w jakimś dużym, pewnie na zachodzie, to już tam ludzie zwykle nie chodzą. Także jeżeli człowiek się tym nie obnosi, że uwierzył w Jezusa, że się nawrócił, no to może gdzieś tam po cichu, wiecie, gdzieś tam sobie jakby przejść bez jakichś większych konsekwencji, nie? Możemy sobie zobaczyć, czego od nas Jezus chce. Nie? Jak bo tu mamy o tym odejściu, jak jest, że on cierpiał poza bramą, to jest 13:13 z Hebrajczyków. Dlatego Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Wyjdźmy więc do niego poza obóz, znosząc pohańbienie jego. Nie? Tutaj Jezus mamy poza bramą, czyli wiecie, gdzieś tam na tym śmietniku, to polecam tą Biblię w 3D, tam gdzie to miejsce, gdzie prawdopodobnie Jezus został ukrzyżowany, nie, to wiecie, oficjalne, które tam
wszyscy święcą, tylko to, co, które właśnie najbardziej gdzieś tam spełnia te cechy, które mamy opisane w Biblii. Poza bramą jakieś tam śmietnisko, wiecie, czyli wyjście poza bramę, to jest takie, no, takie trochę pohańbienie, nie? Coś takiego, że Jezus umierając za nas, zrzekł się właśnie swojej chwały, to wiemy, ale ta śmierć jego była taka, no taka, wiemy, że najgorsza, najbardziej cierpiąca, ale i tak też najbardziej jakby pogardzana przez ludzi, nie? Że tam przechodzili, tam kiwali głowami, śmiali się, pluli, nie? Taką największą hańbę musiał znieść, żeby nas zbawić. I tam mamy o tym, żebyśmy i my tak samo byli gotowi, czy żebyśmy też tak samo zrobili, nie? Że gotowi byli na wyjście z tego świata w takim sensie i zniesienie hańby właśnie w imię Jezusa, nie? Że ludzie się będą śmiali, krytykowali, nie wiem, że ktoś tam się przestanie odzywać, rodzina będzie zerwie z nami kontakty, na to wszystko musimy być gotowi, nie? Bo Jezus właśnie to samo zrobił, nie? Dużo więcej zniósł, żeby nas zbawić i mamy tak samo być gotowi, nie? Właśnie, żeby zerwać ze światem. Nie mówię, wiecie, żeby zerwać ze światem, w takim sensie nie utrzymać żadnych tam kontaktów z ludźmi, ale żeby zerwać z tym, co światowe, nie? Z tymi wszystkimi grzechami, które gdzieś tam, przyzwyczajeniami, które gdzieśmy tam wcześniej w poprzednim życiu mieli. Także podsumowując zastosowania z dzisiejszego fragmentu, z tej pierwszej, z tego pierwszego naszego okna, tej sielanki, Maria, nie? Ona zorientowała się, wyczuła ten moment, doniosłość chwili i okazała właśnie tą chwałę Bogu w taki sposób niezwykły. Zrobiła coś niezwykłego i za to zobaczcie, że spotkała ją takie i niezwykła pochwała i takie uwiecznienie, nie? Tego, co zrobiła na kartach Biblii. Po dziś dzień możemy to o tym czytać, także żeby być takim wrażliwym na moment, na chwilę, a nie gdzieś tam tylko zawsze utarte schematy. Drugi obraz to jest ten Judasz Iskariota, nie? I ta hierarchia takich, czyli postrzeganie świata, że ludzie, dobrzy ludzie powinni pomagać biednym ludziom, nie? Że to jakby główną misją dobrych ludzi to jest pomagać biednym ludziom, chrześcijanom, znaczy chrześcijan, ale w ogóle w kontekście, często tak się myśli też, że właśnie dobrzy ludzie to są tacy, którzy pomagają biednym i to jest najważniejsze, co mają robić. Tu widzimy, że Jezus tak tego nie postrzega, mówi, że tak nie jest, nie? Że dobrzy ludzie to przede wszystkim mają oddawać chwałę Bogu i wiemy też z innych fragmentów i Jemu służyć, nie? Jak służyć? Właśnie uwierzyć w Niego i głosić innym Ewangelię, nie? Bo to jest coś, co ratuje przed wieczną śmiercią, nie tylko przed ubóstwem, ale przed wieczną śmiercią. Coś najważniejszego, co możemy ludziom dać, nie? Dać, mówię, nie my, że nie my dajemy, ale my pośredniczymy, tak jakby, nie? Przekazujemy, jesteśmy ambasadorami tej informacji, nie? Także to z zastosowań z tego drugiego fragmentu i z tego trzeciego być gotowym na to pohańbienie, nie? Nie ukrywać się gdzieś tam z tą naszą wiarą, z tym, że uwierzyliśmy, przyjęliśmy Jezusa, uwierzyliśmy, tylko tak jak Jezus, żeby nas zbawić, wiecie, zniósł właśnie to pohańbienie, umarł gdzieś tam wyśmiewany, zhańbiony poza murami Jerozolimy, nie? Taki był, no tak jak mówię, zniósł to, można powiedzieć w cudzysłowie, mówię, zhańbił się jako człowiek, nie? Mówię, nie, zhańbił się, to jest takie po polsku trochę, tak jakby coś złego zrobił, nie? Tylko jakby był gotowy na takie wyrzeczenie, nie? Na takie pohańbienie, o tak dla nas. Równie tak samo my powinniśmy być na to sami gotowi, nie? W drugą stronę. Także te trzy zastosowania z tych trzech fragmentów i za tydzień będzie, no, coś niezwykłego, też ciekawy, też będziemy mieli ciekawe studium, bo my wiemy zaraz, jak to się skończy, nie? Wiemy, że zaraz Jezusa zabiją, a teraz będziemy mieli triumfalny wjazd do Jerozolimy, nie? To będzie nam pokazywało, jak sympatia tłumu jest chwilowa, nie? No, bo tutaj wszyscy, wiecie, będą Jezusowi oddawać cześć nagle, a przerzucimy, nie wiem, tam kilka stron i już będziemy mieli ukrzyżowanie, nie? Tych samych ludzi, wiecie, 5 dni, tak? Czy 6, bo tam jest chyba nazajutrz. Także o tym będziemy, tak, nazajutrz, będziemy za tydzień czytać. Teraz się z wami żegnam. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.